No to co, chodź! Musimy uciekać stąd, szybko! Ej, to muszę włączyć nagrywanie, zacznijmy. Dobra, to włącz nagrywanie. A ty w ogóle nagrywasz z pierwszej osoby, czy z trzeciej, tak się gości? Pierwszej. Tak, jak ja jakiś porąbany jestem, nagrywam zazwyczaj wszystko z pierwszej. Ja o wiele bardziej wolę z pierwszej niż z trzeciej, bo ja z pierwszej nagrywam. A ty co, zrozumiałeś, że w trzeciej? Nie, no nie, w nie, no, bo ja na przykład dużo w trzeciej nagrywam, no ale dobra. A, no ja wolę o wiele bardziej w pierwszej nagrywam. Dobra. No wiem, bo jest realistycznie. Dobra, no, AB, chodź, pokażę ci. Chodź, ja pokażę ci. Odcinek, zaczynamy, Roblox, Prison. Tak, no tak, to, że włączył się alarm, tym się nie przejmuj. To tak, tu jest nasza stołówka. Aha. Tutaj... A kurde, aż grę zlagowało. No, aż grę zlagowało, bo to jest bardzo zaciążony serwer. I tam możesz sobie usiąść normalnie jak człowiek. O! No, a co ty myślałeś? Siedzenie. Siedzieć możesz sobie, jak to no. Można usiąść? A. Nie wiem, nie pamiętam. O, już siedzę. Po prostu musisz to uderzyć odpowiednio. Usiądź sobie tu z nami. Ej, no nie mogę. No. Z jakim przyciskiem tu się siada? No musisz po prostu ładnie ten, no nie ma, może to jest jednoosobowa ławka, musisz siedzieć na innym, na a innej to ławce. Chyba. No. O, tutaj ogóle, usiadłem. Wydaje mi się, że, powinieneś zrobić jebi, żeby nie mogli jednak widzowie dołączać, bo strasznie przeszkadzają, tak zauważyłem. Troszkę tak, troszkę no, chyba tak nie jest. Nie wiem, czemu tak zrobiłeś siebie, żeby wszyscy się dołączali i no przyjmujesz zaproszenie od wszystkich jak widzów. Nie no, przyjmuję zaproszeń od wszystkich no, widzów. No, w każdym razie... Akurat zaproszenie przyjmuję, tak, tylko subskrybentów przyjmuję. To jest to samo, bo pan, teraz będą za nami biegać, jak ja mam cię oprowadzać, żeby było wesoło, jak oni będą biegać i tylko będą przeszkadzać. No, nie wiem, w sumie nie mam dobra, pojęcia, nie pokój, pomyślałem AB. O tym. Dobra, to jest twój pokój, AB, to jest ten pokój, widzisz? O tak, zapomniałem o nim, no. Ale fajny. I tu możesz inspect driver zrobić dalej i możesz przeszukać. O, nawet mam półeczki pod łóżkiem. No masz, możesz je przeszukać, co nie? Ale super! Nie no, zobacz, oni cały czas przeszkadzają tylko. Odejdźcie! Dobra, AB, chodź, wychodzimy z tego serwera, bo no niestety nie potrafię się dostosować, to... Dobra, to poczekaj, wyłączę tę opcję. To weź wyłącz tą opcję. Zaczynamy nagrywać od nowa, czy... Nie, no co ty, AB, nie będziemy taki głupot. Włączaj dobra, tą dobra. Opcję. No już czekaj, no muszę wyłączyć sobie. Niestety nie będziemy z wami grać, bo nie potraficie się zachować tutaj, co nie? Zasłaniacie i przeszkadzacie nam. No to dlatego wyjdziemy sobie, no. Nie ma łatwo. Włączaj tą opcję, AB. You can... Dobra, muszę znaleźć ten, muszę znaleźć tą opcję, no. Które to było. Człowiek chce sobie tu porządnie pograć. A jest, who pograć. Can join me? Friends. Po prostu friends, dobra. Zmieniłem już. Dobra, to chodź, wyjdziemy z gry i jeszcze raz się dołączymy. Klap. Dobra, ekran był niewyskalowany, już jest wyskalowany. Dobra, AB jesteś koło mnie. Mi się podobało. Dobra, czekaj, tylko muszę sobie zmienić opcję. Mam w sensie, że kamera settings, volume i tak dalej. Dobra. To jest dzwonek, to zawsze ten świeci, nie wiadomo czemu, co nie. Dobra AB, gdzie ty byłeś? Przed chwilą tu byłeś, zniknąłeś. A ty jesteś w tamtym samym miejscu? No. A to zaraz do ciebie przyjdę. Widzę cię, jestem nie, za tobą. Gdzie jesteś? Ja jestem za tobą. O, to jesteś ty? A nie, to jest jakiś kula 1, 2, 3. Tu jestem, gałganie. Dobra, chodź AB, co nie? Chodź AB. Siadam. Chodź AB, hej AB. To tak, to jest twój pokój. Możesz, jak widzisz, możesz tu w ogóle przeszukiwać z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu szafki, ale prawdopodobnie nic to nie w ogóle, znajdziesz. No właśnie. Bo są puste. No ale tak wygląda twój pokój, jak ci się ale podoba, AB. Kibelek. No. A jak ci się podoba, że w naszym więzieniu wiecznie... Nawet stołówkę mam na własnym W ogóle nie wiem, czy wiesz, te więzienie jest tak skonstruowane, że tu wiecznie wieje alarm, bo jest tak zrobiony. No, żeby relaksować się przy tym dźwięku. No. Tu w ogóle leveluje się, tak abstrahując. Dobra. I tak, normalnie, tak jakbyśmy tu jest, jak widzisz, jest straszny rozpiździec, że w sobie każdy biega sobie jak chce, ale generalnie zasady są takie, tak normalnie w jailbreaku, że wiesz, są więźniowie, są policjanci, no i w zasadzie wiesz, oni tam muszą w jakiś sposób szkolić, kontrolować. A powiedzmy twoim zadaniem gdzieś tam jest uciec w międzyczasie. Co? Uciekać no. Z takiego wygodnego więzienia? No ale nie oszukujmy się, jest taki rozpiździec, że pewnie ucieknięcie to nie będzie żaden problem. Ale jak są, to pozwiedzajmy sobie w ogóle. A to jest jak o nie, strzela ktoś do nas no, w ogóle. Strzela, ale my tak nie, no, nie wiem, ale nie wiem czemu do nas strzelają w sumie, bo jesteśmy w więzieniu, że ale powiem ale to jest prisoner. Prisoner? Może chcę wam pokazać coś, to jest ten. Frekaj on mówi. Frekaj. To po francusku... wypierdalaj stąd, chyba znaczy. Dobra, już rozumiem. Dobra. Dobra, no i tu są jakieś inne pokoje, jakichś lamusów, co nie, no, wiadomo. Wszystkie wyglądają tak samo. Nieprawda, każdy jest inny. Dobra, wychodzimy. Każda osoba mieszkająca tu jest inna. No, a tutaj mamy... O, tu jest coś ciekawego w ogóle. Ciekawe, czy da się tam dostać. Tu jest jakby no, zestaw tam z bronią. Jest, no, tam są dobra, bronie, o ciebie, więc... wynosimy się z tego miejsca.
Dobra, tu mamy stołówkę. Ej, jedzenie chyba jest podane. O, dawaj. To jest chyba w ogóle czas chyba na jedzenie. Tak, ja bo tutaj właśnie ciebie. Są normalnie o. pory dnia, co miam, nie? Miam, miam. Tylko pyszne jak się jedzenie. Je, ja się pytam. Nie mam pojęcia. Ale... No, ja też nie mam pojęcia. Jakie pyszne jedzonko. Widzisz, że są jeszcze jakieś sejfy w ogóle, co nie? Jakie open pyszne safe. Jedzenie. Ej, ja mam sejfy? Mogę otworzyć sejfy chyba. Co? No, normalnie masz ja tego, ej tam, safe'a. No weź to, otwórz sobie, możesz fajne rzeczy losować. A, open safes. No i możesz sobie fajne rzeczy losować, no. O kurde, losujemy jakieś super rzeczy. Nice, co nie, oprócz tego tu widzę, że są auta. Jak to się zamyka? Jakiś Classic War 1. O, no i całe szczęście, różne rzeczy za Robuxy. To lubię. O, super, Robuxy. Dobrze, że są, i są auta w ogóle chyba, co tu jest? A, że można kupić jakieś rzeczy. Dobra, to kiedy indziej pobawimy się w Robuxy. Kurna, co tu jeszcze mamy? Automaty? Dobra, chodź, AB. No, ej, zjadłeś swój posiłek? Jak ty zrobiłeś to? Nie, wydawało mi się. Po prostu masz inny, masz budyń zamiast steku. Bo ty jesteś wegetarianinem, się okazało. Jak to? No, nie, normalnie. To jest pire. No. Dobra, chodź, pozwiedzamy te więzienie dalej. Chodź, zobaczymy, co to jeszcze jest. To tak, opa, tu są top criminals, najwięksi kryminaliści w mieście. Najwięksi bandyci. Kokos. 1, 4, 5. Kula 1, 2, 3, 4. No, mówię, najwięksi kryminaliści tutaj są. Kula 1, 2, 3, 4 Pro X. No nie, no, jak to go doszło. Dobra, ej, mam jeszcze tutaj telefony w ogóle, że możesz pogadać z kolegami. Możemy zadzwonić do kogoś. No, masz normalny telefon. Sprankujmy kogoś, zadzwońmy do kogoś i powiedzmy, że pizza. No mówię, to jest dosyć prestiżowe więzienie. A w razie czego, masz jeszcze czasami te takie dni... Dni otwarte, co nie? I chodź tutaj zobacz. O, a, flaga, masz tutaj ten, słynna amerykańska. Patrz, siłownia, a można pakować. Trampolina, o zobacz jak wysoko skacze. Gdzie ty jesteś? Nie no tu na trampolinie. A, tu. A? Tak widziałeś? Jaka zabawa. Super, mamy bieżnię. Nie wiadomo jak działa bieżnia, ale jest bieżnia w każdym musisz razie. Musisz biegać. No wiele fajnych rzeczy tu jest. Co nie tam się strzelają, ale to standard na takich więzieniach, co nie? No i tu mamy poza tym jakieś inne rzeczy, typu o piłkę chyba znalazłem. Zobacz, tu jest piłka. A tutaj nie da się wejść, najgorzej. Patrz, piłkę znalazłem, ale o, możemy pograć. No, normalnie, ej, ta gra jest mega rozwinięta. Możemy pograć sobie piłką, nie mówcie, dawaj. Nie mówcie Siziu. Nam, z czego mamy uciekać, a z czego nie mamy uciekać. Co? Jaka ucieczka, jakiego... Jak to jest to chyba najlepsze więzienie, jakie dokładnie. W życiu udałem. Dokładnie, zobacz, jaka zabawa. Najlepsze miejsce, to nawet nie najlepsze więzienie, po prostu najlepsze dobra, miejsce. Ale w każdym razie chodź, AB dalej, pozjedzamy jeszcze. Bo tam jest helikopter. Może chodź do helikoptera, bo w sumie ach, to dobra. Czary właśnie odlatują helikopterem. Tak, to jest chyba jeden sposób ucieczkowy, że ci, że jedni ratują drugich, czy coś. To są jedna z tych to jest Emilka, największa kryminalistyczyni. Dobra, wsiadam tu. Czy my właśnie uciekamy z więzienia? Tak. Czekaj, jak tu się... Go. Musisz usiąść, AB. Nie, zajęliśmy miejsce. Ała, znowu mi zajęliście miejsce. Nie, no niestety to tak jest, taka są zasady, że tutaj łatwo kogoś wypchać z helikoptera. No nie. Dlatego lepiej stać po prostu tutaj. No, w sumie chyba tak. Ale ten Kitty miał, to chyba nie chce latać w sumie, wiesz? O nie, leci jednak. O, dobra, jest. Wielka ucieczka z helikoptera będzie. Ha, uciekamy z tego, z tego padołu. Ha, easy. No, easy ucieczka. A czy to, to jest chyba w ogóle ta. Top kryminalistyka, co nie? Normalnie. Największa kryminalistyczna dziewczyna ever. Rzućmy tego bałwana. Myślisz, że się da? Dawaj, spróbujmy. No, chyba się nie da. No, to nie była za inteligentna ucieczka. No, to powiem, że za daleko nie polecieliśmy. No, niestety, to nie jest tak łatwo, bo to ciężko się helikopterem prowadzi. Może się uda. Dobra, lecimy w końcu. Dobra, mogę usiąść jak człowiek w końcu. Ja też. Nie, wstałem jednak. O, US Crypt! Uciekłeś? Tak. No, klasa, patrz jaka ucieczka. No a co ty myślałeś? Ucieczka, widzisz? Tak się ucieka z więzienia w dzisiejszych czasach. To proste. Dobra, Kicia miał zaprowadzić nas do tajnej kryjówki kryminalistycznej. Bo teraz jak uciekłeś z więzienia, to już teraz jest taki etap, że jesteś przestępcą. Musisz robić, wiesz, napady na bank. Napady na bank musisz robić. Dobra, Kicia miał ląduje, każe nam wysiąść, chodź. No? Wysiadłeś? Tak, wysiadłem. Co? W ogóle czemu Emilka jest przyczepiona do wielkiej, gigantycznej kuli pod helikopterem? Halo, gdzie on mnie zabiera? Ej, no chodź tu do miasta. No nie, wyskakuj z tego helikoptera.
No nie, zabrali mnie na drugi koniec świata. Ej, B, no chodź tutaj, przecież mieliśmy razem narobić napady na bank, a nie gdzieś sobie poleciałeś. Dobra, wysiadłem teraz. Nie wiem, gdzie jestem. Jestem gdzieś w mieście. Daleko od świata. Wyprowadzili mnie. Ała! Chodź, Ejbi, jestem w mieście, zaufaj mi. Umarłem. No. Dobra, uciekłem. Podobno tutaj, to więzienie o podwyższonym rygorze. Co mówisz? No, uciekliśmy z więzienia i dalej słyszę ten... Bo to teraz jest napad na bank, że był niedawno. Napad na bank to największe przestępstwo w świecie kryminalistyki. Dobra, gdzie ty jesteś, Gałganie? Nie wiem, gdzieś przy torach. No, tak to jest, kiedy się zgubisz, co nie? No tak to jest, jak ktoś cię helikopterem przewiezie za daleko. No mówiłem, wyskakuj. Nie, nie. Dobra, jestem gdzieś na środku ulicy. Dobra, tory, jestem przy torach. Jesteś przy torach? Tak, tunel, tory i tunel. Tory i tunel? Mhm. Nie widzę tunelu. Widzę tory, ale nie widzę tunelu. Widzę o, dostałem 50 baksów. Jedzie pociąg, widzimy. Mówię. Tak, słyszę ten pociąg, ale ty chyba jesteś po drugiej stronie tych torów, w sensie. Gdzieś tam po drugiej to stronie. To torów. Dobra, stronę pociągu. Nie, nie widzę tego teraz pociągu. Teraz mija mnie pociąg, w tej chwili. Ale nie widzę tego pociągu. O, widzę pociąg, teraz mi mija. No to jak cię teraz mija? No teraz mi mija. To gdzie ty jesteś, jak... Jak ja jestem też koło pociągu. No. To gdzie ty jesteś, AB? Nie wiem, jestem przy jakimś samochodzie. Dobra, chodź może... Ale jesteś typowo kulicy. Przy torach? No jestem no. Przy torach. Byłem przy torach, o, ktoś przyjechał do mnie. No ale to tu przy tory, tam gdzie pociąg mi jechał. No ale... Tam ale gdzie tam jest ten most, przy wiadukt. Po tych torach nikt nie jechał. Ale w sensie przejechał ten pociąg i ciebie, ty mówiłeś, że obok ciebie też przejeżdża. Ale był tam wiadukt taki? Wiadukt? Chyba tak. Były tam jakieś... Ale jestem za tobą chyba. A ty? No to gdzie ty byłeś przy torach, Gałganie? No tutaj byłem, wtedy przechodziłem sobie normalnie. No i ja wtedy też tu byłem, no. Ja pierdolę, no Ebi. Dobra, witaj w kryminalistycznym świecie mafii i przestępstw. O kurde, no. Grubo. Że jak powiem... Brzmi mafiozowo. No, brzmi, kiedy tak powiem, świat jest pełen kryminalistów, bo wydaje mi się, że w tym świecie nikt nie gra policjantem, więc mamy łatwą drogę, naprawdę. Nikomu się nie chce chronić prawa. No, tutaj mamy drogie auto, ale nie mamy chyba pieniędzy. Nie, nie mamy pieniędzy chyba. Kurde, najgorzej. A mogę wsiąść za kierownicę? Gdzie to jest mój hajs? Gdzie to jest w ogóle pokazuje nasz hajs? Nie wiem, nie mam pojęcia. A jest tam po prawo, masz money. Ja możesz sobie zjechać. A nie, ktoś mi przyjechał. Gdzie jest money? Tam... No po prawej, w prawym górnym masz leaderboard taki. I tam masz, ty masz 1050, ja mam 250. A, to są moje nasze hajsy. Ej, to możemy sobie auto kupić? Nie, nie możemy. Closer, to jest bank. A nie, to jest money, faktycznie to jest money. Teraz widzę. Może okradnijmy ich kogoś. Może trzeba tu jakiś napad generalnie zrobić, nie wiadomo jak tutaj się robi przestępstwa, co nie? Dlatego... Tak, bo tutaj jest w ogóle jakiś znak, może tutaj, może po prostu mamy podejść do tego znaku i... Ale w sensie to jest oznaczony jubiler, może musimy wejść do tego jubilera. Go określ przez... Dokładnie. Ale chyba nie możemy tam wejść, to jest chyba zamknięty. O, ten typ wie lepiej chyba. Level pierwszy, widać, że jest doświadczony jakiś, no. Dokładnie. Co on robi? Nie wiem. Czekaj, może jakoś tyłem musimy wejść. Nie, no będzie jakieś wejście. No nie jestem przekonany do tego twojego sposobu napadu na bank, nigdzie. Co nie? Kurde, no nie ma innego wejścia, przykro mi. Tu jest coś, tam... jakiś X jest napisany, chyba trzeba tu podkop zrobić. Możliwe. Ale nie mamy odpowiednich narzędzi, żeby zrobić podkop. Tylko z czego Gałganie. Zrobić podkop? Dobra, Gałganie, no właśnie o to mówię, że w tym trybie nie wiadomo do końca, co jest, co się robi. Nie mogę teraz biegać, czemu nie mogę biegać? Ten tryb jest na tyle skomplikowany, że nic tu nie jest jasne. Dobra, chodź do następnego miejsca, tam są jakieś znaczniki na mapie. Dobra, pójdźmy tam. Dlatego ja miałem problem z tym trybem, dlatego że właściwie nie widzę, wiadomo... Widzowie mogą wytłumaczyć w komentarzach. Że właściwie nie wiadomo, co w tym trybie trzeba robić, tak ogólnie. O co w tym trybie chodzi, tak jak to człowiek podobno, sobie myśli. Podobno jakieś trzeba napady chyba robić. No ale napady, jak się te napady robi? No właśnie trzeba ogarnąć. Dobra, tu jest dobra, zamknięte. Tu jest jakiś... O, no nie wiem, no dla mnie to jest bieganie w kółko, no ale dobra, to prowadź Ebi. Może musimy do jakiegoś sklepu pójść czy coś. Okej, okay, to prowadź Ebi. Wejdźmy, może pode mnie jest mapa, nie ma oczywiście. Czekaj, czy są tu jakieś ustawienia? Nie, to jest jakiś muzyk. Gałgany, dobra. Wiecie może co tu trzeba robić? Ktoś z czatu wie? Bo ja? No nie, nie wiem, za bardzo. Może tam gdzieś. Ebi, chodzimy w kółko. Sklep. Nie, nieprawda, kłamiesz. Chodzimy w kółko, wierz mi, trust. Nieprawda. Mi. No. Nie znasz się. Zaraz, kraść trzeba, lepiej. Musisz okradać. No dobra, coś, jak to robić? Może tam, dawajcie. No właśnie, jak okradać po prostu.
Bo on dość napisał, że można wskoczyć na pociąg i go ukraść, jak się na wiadukcie zaczaisz. O, ciekawie. To jest jarbreak i trzeba obrabowywać. No, nice. No dobra. Wiesz, że doszedłeś no. do jubilera? Cicho. Musisz mieć kartę do banku. Okej, okay, jak zdobyć tą kartę? No, jak napaść na jubilera? Dawajcie, Gałgany. To wygląda, jakbyśmy będziemy krok taki... po kroku to robić. No, co? Krok po kroku to zrobić. W odpowiednich godzinach są otwarte dane banki. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Musisz ukraść policji kartę. Okej, okay, dobra. A to mi był komisariat, to może musisz chodzić do komisariatu. Ukraść policję. Policję chodź do komisariatu, bo tam był komisariat. Kucaj na X i czekaj. Kucaj na X i czekaj, co? No? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, kucaj chodź. W miejscu jest... X, poczekaj, każą mi kucnąć w miejscu X. Kurwa, suwa się, ja tu chcę, chciałem kucnąć. A coś ci dodaje? Nie wiem, tak... O! Oj, co się dzieje? Wow, robimy napad, easy. Wow. Dobra, Gałganie, teraz najprostszy element, czyli skoki przez śmiercionośne, skoki nie. przez lasery, które mogą cię zabić. Zabiło cię? Jeszcze nie. Czy mogę to ukradać? Idzie, chodź tędy, w dół może. Dobra, ja jestem na poziom 0, chodź. Chodź na poziom 0. Tak, tu jest tyle pieniędzy, baby, będziemy bogaci. No jak to się okrada? Dobra, biegnę. O kurde. Jak to okraść? Jak tą szybę rozbić? F. Jak to się rozbija. Dobra, F? Wiem, F się rozbija, tak. Dobra, dobra, jak to mam zabrać? A ja nie mogę tego, a mogę, wow. Dawaj. A nie, już to jest chyba zabrane. Tak, to chyba jak rozbijasz, to już chyba zabierasz, no. Tak mi się wydaje. Tak, to tak chyba działa. Ja cię kręcę, ale muzyka się dramatyczna włączyła. Co nie? Ale muzyka ja dramatyczna. Dobra, 2000. Ja też mam 2000. Dobra, zabijamy się z tą szybko, zanim psiarnia przyjedzie. Ej, też taką muzykę ci się włączyła? Tak, tak, tak. O kurde, to coś zamknęło wszystko. O nie, musimy uciekać dachem, szybko! Ała. Ej, nie ma czasu, rozbijaj! To jest wszystko, nie, tu są jeszcze do okradnięcia, dawaj! O, napadamy to. Dobra, ale nie wiem, czy możemy, jak mam na 2000, nie mogę więcej. Nie, 2000 to jest max, a, bo nie mamy, nie musimy tyle. Bo nie możemy, bo mamy za mały bug, szybko spadamy stąd! Dobra, szybko dachem! O nie, Ejbi! Dobra, teraz! Laserki. Dobra, dawaj, Ebi, szybko, pospiesz się! Zaraz psiarnia tu będzie, szybko, Ebi! Szybko! O nie, jest teraz gorzej, Ebi! Kolejny level! Nie mam wyjścia, musimy to przejść, Ebi! Dobra, skacz! O nie, byłeś mi no. Dawaj szybko, AB! A wiesz, że chyba te laserki nie zadają obrażeń, tylko po prostu się włączy przez nie alarm. Zadają laserki obrażenia, co ty gadasz? Gdzie tu są? Gdzie tu jest HP? Nie wiem, ale widziałem, że straciłeś. Dobra, jest! Udało nam się! Spadamy stąd! Dobra, to gdzie teraz? No nie wiem, musimy stąd spadać, co nie? Drabiną chodź może, dla rozmaicenia. Dobry pomysł. Dobra, szybko, take the javelin to criminal base. Dobra, musimy się do... Dobra, nic się stało, tylko jest... Dobra, szybko, musimy się dostać do bazy kryminalnej. Gdzie jest baza kryminalna? Tam jest chyba tamte ognisko, to jest baza kryminalna, biegniemy tam. Dobra, szybko. Ale była akcja, IB. Napad kurde, taki. Emocje jak na grzybobraniu. Zrobiliśmy, że tak powiem, napad. Napad zrobiliśmy. A to jest control tower nawet, może zrobimy napad na control tower. Wiesz, bo tu chodzi o to, że musimy zaupgrade'ować bag, żeby... Żeby więcej pieniędzy zbierać. Tak, może możemy nawet 2000 max określić. O nie, tu jest psiarnia, szybko! O nie, to jest psiarnia. Nie mogą nas znaleźć, bo jesteśmy tymi. Raz, że jesteśmy kryminalistami, dwa, że musimy się dostać do naszej bazy, gdziekolwiek ona jest, bo nie wiesz, jesteśmy pewni, gdzie jest. Nie tędy, nie tam, napisał ktoś, dobra! Nie, to może tamten dinozaurek to jest baza kryminalistyczna. Ej, po pierwsze zastanawiam się, czemu tutaj kryminaliści sobie jeżdżą autami i sobie kupili samochody. Dobra, Gałgany, baza kryminalistów to jest tamten dinozaurów oddali? Szybko. Na pewno to. Właśnie nie wiem, bo nie chcą mi napisać. Idź do bazy kryminalistów, od więzienia trzeba jechać ulicą w lewo. Ale nie od więzienia, tylko od tego miejsca! Od więzienia ulicą w lewo, nie, dzięki. To też nie to. Dobra, mamy problem, bo nie wiadomo, gdzie jest baza kryminalistów. To też nie to. Chyba baza kryminalistów nie jest zaznaczona na mapie, się okazało. Musimy odnaleźć po prostu. Jak to możliwe? Dobra, bo... tak. Idź do bazy kryminalistów, od więzienia trzeba jechać ulicą w lewo, aż do takiej góry. Do góry trzeba wejść dosyć dużym wejściem. Może
Można się tam przebrać w strój więzienny i wziąć broń. Dobra. Musimy znaleźć bazę kryminalistów. No tak na czuja musimy ją znaleźć, bo nie wiadomo gdzie jest. Jesteśmy przy bazie wojskowej z ukradniętymi pieniędzmi. Jesteśmy... To jest dobry plan. Uciekamy przez pole. Jesteśmy w stroju uciekinierów z więzienia. Ej, my jesteśmy prawdziwymi kryminalistami, jasne? Jesteśmy najlepszymi. Jesteśmy oddziałem kryminalistycznym. Może tam jest? Musimy zlokalizować więzienie od więzienia w lewo. No. Dobra, jak już teraz zlokalizujemy więzienie, następne napady pójdą z góry już na pewno. Jeśli znajdziemy więzienie. Nie koło wulkanu. Koło wulkanu. Nie, a że nie koło wulkanu, czyli... Chyba czy koło wulkanu. No dobra, wystarczy, że zlokalizujemy więzienie i pójdzie jak z górki. Dobra, szukaj wulkanu. Ej, chyba widzę więzienie, tam jest co, nie? To jest więzienie? Nie, to... A, nie, tam zaraz, daleko to nie jest więzienie? A które, to po lewej? A nie, to jest most, dobra, nieważne. Dobra, jesteśmy zgubieni, AB. Nie wiem, co teraz możemy zrobić. Nie no, musimy po prostu znaleźć bazę kryminalistyczną, przecież to łatwe. No, bardzo łatwe. Dobra, tam jest gdzieś... Tam jest... O, ktoś, jakaś karatka jedzie. Mostem w prawo. Mostem w prawo. Ej, tam jest więzienie? To jest więzienie tam, daleko? Teraz, nie wiem. A tak, to jest więzienie chyba. Dobra, to od więzienia w lewo, więc musimy po prostu przebiec obok więzienia, jakby nigdy nic. I pójść w drugim kierunku. A może weźmy tak helikopter. Ej, to ktoś zostawił helikopter? Tak! Ej, mi to zahacz o mnie, zabierz mnie i jedziemy do bazy. O kurde, tylko nie wiem jak tu się lata. Nie obchodzi mnie twoje głupie wyjaśnienia, AB. To jest jedyny sposób, żeby się dostać do tej. Jakiś typ tu nas przyszedł i pisze, że on nas zabierze. Ja ej, was zabiorę. Wiem, dobra, chodź, dawaj, do gościa nas zabierze, chodź. Dobra, czekaj. Muszę on wysiąść. Zabierze nas do bazy kryminalistów, to jest nasz, jest jeden nie z kryminalistów. Nie mogę wsiąść. To jest chyba dwuosobowe auto. No to będziesz tak jechać. Ej, policja jest za nami, AB! Trzymaj się! To nie najgorzej! O nie, policja! Szybko, AB! Za nami jest psiarnia, mam się gwizdane, AB! Aż muszę zdjęcie do miniaturki zrobić, bo to jest piękne po prostu. Nie, AB, szybko, mam przegwizdane, za nami jest psiarnia! Musimy stąd spadać! O, zaczął się o latarnię! Dobra! Saketen! 20 nas uratuje! On zna to miasto jak własną kieszeń, to jest kryminalista numer 7! Tam jeden! O nie, ja mam laga takiego, ja że nie wiem, co się dzieje. Dobra! O nie, policja! O nie! Jesteśmy zgubieni! No to koniec! Jesteśmy martwi! Co się dzieje? Policja nas załatwi! Nie, błagam, nie róbcie mi krzywdy! Ała! Nie! Ja chcę żyć! Ej, znalazłem broń, ale umarłem. Nie wiem jak się ją podnosi, bo jestem debilem! Umarłem! Jak się podnosi motherfuckerską broń? Ale zespiłem się tutaj, ale straciłem pieniądze! Bierz broń! Biorę, a tu się kupuje broń! A, kupiłem broń za te pieniądze, które straciłem? Tak. Nieważne! Życie! Zabij go! Będę się dopingował! Zabiłem go! Wow, ile wydałem tu pieniędzy w ogóle? Nie mam pojęcia. Chyba 1000 zł wydałem w ogóle, żeby kupić broń. Dobra, warto było, bo kupiłem broń. No trudno, to trudno. Brawo. Dobra, gdzie jest baza kryminalistów? Pistolet. Gałganie. Ja pistolet. A to jest chyba baza kryminalistów. To nie jest baza, niemożliwe, że to jest baza kryminalistów, bo mówili o jakimś wielkim wulkanie. Gdzie to jest rąbany wielki brawo wulkan? To nie jest baza, to jest stroje jakieś chyba kupować. Tutaj, XD. To jest baza kryminalistów? Tu? Super baza, tak w środku kara miasta? No to nie jest. Ej, zobacz, crime boss, chodź tu, AB. To? Chono tu, zobacz na to. Gdzie ty jesteś? No tu w środku, do tego pomieszczenia wszedłem, tu. A, tu? AB, gdzie jesteś, AB? Gdzie ty jesteś, jestem w tym, a tu, dobra. Patrz, no tu, chodź, patrz na to. I tutaj można się przebrać, jak prawdziwy James Bond, patrz na to. Przebiorę się. A, za Robuxy. A to jest za Robuxy? Gdzie to piszesz za Robuxy? No, w którym się to kupuje? No klikniesz na to lewym, to masz to, że kosztuje to Robuxy. Ach, rozczarowańko. Jeszcze dobra, nie teraz. Tym akcentem chyba kończymy odcinek. Poczekaj, no dobra, tym akcentem kończymy odcinek, niech będzie. Elo, elo!